stworzyła Slavika Dance, którym zachwycił się Donatan. Teraz wprowadza polski taniec ludowy do klubu fitness. Justyna Bolek, instruktorka tańca, choreografka, absolwentka AWFIS. Cześć kochani, nazywam się Justyna Bolek, to jest moja uczelnia AWFIS. Zapraszam Was na trening Slavika, który za chwilę się odbędzie. Chodźcie ze mną. Justyna, jesteśmy dzisiaj w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Powiedz nam, jak zaczęła się Twoja przygoda ze Slavika Dance? Tak naprawdę cieszę się, że mamy wywiad w Akademii, ponieważ moja przygoda zaczęła się właśnie tutaj. Dlaczego? 13 lat tańczyłam w zespole tańca ludowego Neptun. Zaczęłam tańczyć, jak jeszcze nawet nie byłam studentką, miałam 15 lat. Więc właśnie w tym zespole złapałam bakcyla. No i połączyłam w sumie dwa światy w całość, fitness i tańc ludowy. Oczywiście tańc ludowy jest zmodyfikowany do fitnessu, stąd i dlatego powstała Slavika Dance. Wiemy, że na Twojej drodze skrzyżowały się drogi Twoje i Donatana. Jak to się stało? Stworzyłam choreografię, aranżację taką właśnie nowoczesną, folkową dla naszych cheerderek z Sopotu. Dziewczyny zatańczyły choreografię na meczach. W sumie to wiele razy zdarzało się, że tą choreografię zatańczyły. No i tak naprawdę oczywiście wszystko krąży w sieci. Teraz wszystko po prostu krąży w sieci, jest w sieci. Ten filmik zauważył Donatan, udostępnił siebie na profilu i zaprosił nas do współpracy. Skąd akurat Slavika? Rozumiemy, że był taniec ludowy Neptun. Czy musiałaś dużo nanosić modyfikacji, poprawek, własnych pomysłów? Tak naprawdę wszystko jest moim pomysłem od początku do końca. Każdy krok jest zmodyfikowany od A do Z. Dodatkowo nie dość, że kroki są zmodyfikowane tańców naszych narodowych bądź ludowych, to dodatkowo jeszcze stworzona muzyka ludowo-fitnessowa skomponowana na potrzeby naszych zajęć. Wiemy, że Twoja kariera się cały czas rozwija. Powiedz mi, jak wygląda Twój normalny, zwykły dzień? Przede wszystkim mój normalny, zwykły dzień odbywa się również tutaj, no bo oprócz tego, że jestem doktorantką uczelni, to jeszcze prowadzę zajęcia ze studentami, ale tak naprawdę większość czasu pochłania moja działalność, czyli właśnie Slavika, czyli na przede wszystkim szkoleniu nowych osób, nowych ambasadorów na terenie Polski, jak i Europy, jak i również Stanach Zjednoczonych, bo tam bywam przynajmniej raz w roku, żeby wyszkolić grupę trenerów. W chwili obecnej mamy w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku dokładnie 3 placówki, gdzie odbywają się zajęcia Slavika Dance. Na zajęcia nie chodzą tylko Polacy, Polki, ale również Afroamerykanki, czy w ogóle Amerykanki, czy no tak naprawdę mnóstwo nacji jest na tych zajęciach, także bardzo mnie to cieszy, ponieważ już inni mogli tak naprawdę zobaczyć, jak takie zajęcia wyglądają, jak wygląda nasz folklor, jak odbywa się promocja naszego folkloru, no bo to jest, jakby nie patrzeć, promocja Polski, naszego kraju, naszej historii, powrót do korzeni w nowoczesnym wydaniu. Przede wszystkim Slavikom chcę odczarować folklor. To jest mój cel. Gdzie może do Ciebie przyjść na zajęcia, czy to są zajęcia dla każdego? Tak, są to zajęcia dla każdego, niezależnie od wieku. Oczywiście dla dzieci mamy zajęcia Slavika Kids, dla dorosłych oczywiście Slavika, czyli Slavika Dance. Tak naprawdę każdy może przyjść na zajęcia. Na każdych zajęciach, jest nowa choreografia, czyli nie ma takiej sytuacji na przykład, że ktoś przybędzie na zajęcia, nie będzie wiedział, co się dzieje. Są to zajęcia, gdzie spalamy tkankę tłuszczową, jest duża wydolność. No dużo się dzieje. Aktywujemy bardzo mocno ramiona, całą obręcz barkową, tułów, pośladki, nogi. I po prostu od stóp do głów bardzo mocno pracujemy. Wiadomo, że jesteś zajętą kobietą. Powiedz mi, czy masz czas na odpoczynek i na relaks i co w tym momencie lubisz wtedy najbardziej robić? Z tym relaksem i odpoczynkiem to jest ciężko, nie ukrywam. Maksymalnie jest to może weekend, nawet i nie. W tym momencie tak naprawdę kocyk i Netflix musi mi wystarczyć. Nie mam w planie żadnego urlopu, za dużo gdzieś się dzieje, muszę być tutaj na miejscu, bądź po prostu w miejscu, gdzie jest Slavika. No, muszę trzymać póki co rękę jeszcze na pulsie. A powiedz mi, jak trafiłaś do Nowego Jorku i jak tam się potoczyły Twoje losy, bo wiemy, że byłaś tam przez 3 miesiące. Jak tam ludzie zareagowali na tą formę aktywności? Trafiłam tak naprawdę przez zajęcia w Anglii, a jak trafiłam do Anglii? Przez wywiad w Dzień Dobry TVN. Wszystko po prostu tutaj miało swoją drogę. Mówi się, że się nic nie dzieje bez przyczyny, naprawdę bardzo mocno w to wierzę. Najpierw miałam wywiad w Dzień Dobry TVN, jeśli chodzi o Slavikę. Tam zauważyła mnie między innymi dyrektorka polskiej szkoły w Anglii. Jest to miasteczko Accrington przy Manchesterze, więc wszelkie rejony Manchester, Liverpool, tam cały czas rzeczywiście latałam
i prowadziłam zajęcia dla Polonii i nie tylko, również prowadziłam zajęcia Slavica Kids. W międzyczasie nawiązałam współpracę z konsulatem w Manchesterze, więc nasza współpraca trwała praktycznie rok, promocja Polski właśnie za granicą, więc byłam osobą, która promuje nasz kraj. I tak naprawdę przez to, że Polonia na całym świecie się gdzieś tam krzyżuje i się kojarzy, chociażby przez social media, no to między innymi tak informacja trafiła do Nowego Jorku, odezwali się do mnie, no i tak to w skrócie rzeczywiście wyglądało. Poleciałam tam raz, drugi, trzeci, no i już się, że tak powiem, zakorzeniłam, teraz jestem co roku jeżdżę przynajmniej, no przede wszystkim wakacje, o. To jest mój taki czas, kiedy mogę sobie pozwolić i polecieć do Nowego Jorku. Czy planujesz jeszcze w jakichś innych miejscach zdobyć taki sukces, jeżeli chodzi o Slavica, jeżeli chodzi tak samo też o Stany Zjednoczone? Mnie interesuje cały świat. Chciałabym, żeby Slavica zaraziła cały świat, dosłownie. Jeżeli znamy zumbę, to dlaczego nie możemy znać Slaviki? To jest mój cel i wierzę, że go osiągnę. Dlaczego akurat wybrałaś naszą uczelnię, jeżeli chodzi o studia wyższe? Jestem z Gdańska, jestem związana z tą uczelnią tak naprawdę od 10 roku życia, z tego względu, że obecny budynek TIR-u to była moja szkoła, tam chodziłam do podstawówki, tam chodziłam do liceum, więc zawsze marzyłam, żeby być na tej uczelni, zawsze marzyłam, żeby skończyć tą uczelnię. Moje plany od małego były związane z tą uczelnią, także cieszę się, że jestem tutaj i mam do tej uczelni ogromny sentyment i zawsze będzie zakorzeniona u mnie głęboko w sercu. Bardzo dziękujemy, życzymy dalszych sukcesów. Bardzo dziękuję, do zobaczenia.